Ja właśnie zabieram się za zmianę tutaj za ślepki w szufladę. Ona będzie mało funkcjonalna, bo będzie bardzo wysoko, ale będzie idealna na te wszystkie rzeczy jakieś tutaj, które mamy w piekarniku, na jakieś blachy i tak dalej. Jak kupowaliście, załóżmy, z Ikei meble tak jak my, to w tym momencie nie wszystkie piekarniki idealnie pasują później w tą przestrzeń tutaj. Jak macie tutaj piekarnik i mikrofalówkę, to tutaj zostaje wam taki pasek przestrzeni. I w tym momencie myśmy sobie tutaj zamówili właśnie taką zaślepkę. I tu właśnie na takim czymś mam zamontowaną tą taką zaślepkę, taki front tutaj, jak widzicie. I w tym momencie teraz będę to chciał zamienić na szufladę. To dać jako front, no nie? I w tym momencie tą przestrzeń, którą tutaj mamy nad tą mikrofalówką, będziemy mogli w końcu użyć. To będzie genialne po prostu. Już kupiliśmy szufladę w IKEA na ten wymiar, czyli tutaj mamy 60, ja sobie ją poskładam i zamontujemy ją właśnie tutaj w to miejsce, a tutaj się jeszcze to od razu umyję, bo to wiadomo, jak tam było za tym, to nam się kurz nazbierał, tak samo tutaj na mikrofalówce też jest dużo kurzu, to wszystko się umyje. Odkręcę sobie te tutaj moje montaże, mam nadzieję, że mi to tutaj wszystko spasuje i będzie idealnie. Ja zabieram się za składanie tej szafeczki, znaczy tej półki, jak będę miał gotową, to się zgłoszę ponownie i przymierzymy, czy ona tutaj w ogóle będzie pasować. Tak, będziemy ją składać. No, musimy to otworzyć i poskładać. Tak. Dobra. A ze skrami. No to wystarczy chyba ręką, bo to jest tutaj z IKEA, to oni tutaj nożyczek zazwyczaj nie potrzebują, bo to mają wszystko kartonowe. I się do tego bez problemu dostanie. Widzisz? Rozkładamy, skręcamy i wracamy. The times we lay looking up out at the stars, nervous of the way you make me feel, you're setting fire to my heart. Hej, witam was w nowym odcinku. Dzisiaj farbuję włosy. Jak widzicie, przycięłam włosy, mam je trochę tłuste już. I skoro powiedziałam A i zmieniłam fryzurę, to i powiem B i ją zafarbuję. Szuflada złożona, prowadnice zamontowane. Ja się tylko zastanawiam, czy nie będzie uderzać o to tutaj, bo to dosyć tak mało miejsca. Jeszcze tego nie próbowałem, teraz to właśnie założę i zobaczymy, czy będzie to dobrze. Dobra, wjeżdżamy. Okej. Chyba ideolu. Otworzę. O. Jest spoko. No jest gitara. Teraz muszę tylko tego fronta ustawić i będzie git. Chcesz zobaczyć miś? Zobacza. Ma tylko pianę. Tak, ale inny kolor jest zobaczyć. O, ale tu śmierdzi. No cóż to okno. Rany boskie. A z czasem się człowiek przyzwyczaja. Przecież tutaj... Trypi. Ja tu wszedłem, żeby oczy zaszczepały, ty tutaj wytrzymujesz. I przyzwyczaiłam się. A mi się wydawało, że ona szczypie mniej niż tamta, a chyba szczypią tak samo. Nie, tamta jest lepiej, tamta mniej szczypie. Tam zawsze miałam okno otwarte, kochanie. Teraz będę chciał dopasować tutaj ten front. Przykleiłem sobie tutaj taśmę dwustronną, żeby po prostu on mi się przykleił, żebym mógł go wtedy nawiercić, jak on już będzie przyklejony. I tutaj dałem sobie karty do gry, po prostu powsadzałem tyle kart, ile się zmieściło, żeby tutaj zachować te odstępy. Bo jak to przykleję, to już to będzie naraz. I damy 20 kart i z drugiej strony też damy 20 kart. Wtedy ten odległość na pewno będzie identyczna. Wysokość będzie identyczna. Daję to trochę wyżej, bo ta piłka troszeczkę, widzisz, ugina się. I w tym momencie, jakbyśmy tam nałożyli rzeczy, to może się zmienić wysokość. Teraz tutaj wkładamy to. O, ciach, tutaj z tej strony ciach. I w ten sposób będziemy mieli taką szczelinę i idealnie równiusieńko, bo kart jest tyle samo i tutaj nam się to zamknie. Pytanie, czy nie odjąć trochę tych kart, czy nie? Ja bym je odjęła trochę. Ale trochę odejmiemy, bo jest trochę za dużo. Jest jest szpara jak tutaj, a tu jest za blisko. Za blisko jest na górze, no. To zmienimy ilość kart i będziemy przyklejać. Chodź sobie spróbuj szafeczkę, dałem ci tam już drabinkę. Odparta jest? Tak, bo ją otworzyłem. Rączka.
Patrz, ile miejsca. Czekaj. Wejdzie to. Trzeba tu matę dać. Koniec. Jeszcze tam jest, czekaj, jeszcze jest jedna. Nie, to chyba nie. Wejdzie. Mi wszystko wejdzie. Jaki czad. Słuchajcie, my cały czas góra, dół, jak latarnik z tymi blachami. Jak nie w mikrofalówce, to do piekarnika. Jak potrzebuje piekarnik, to do mikrofalówki. A że mikrofalówka służy nam również jako chlebak, na zmianę właśnie z tym, to teraz będziemy mogli chleb trzymać w mikrofalówce. Ale czad, kochanie, brawo. Tylko tutaj fajnie było taki delikatny, żeby nie było widać tego, nie? Uchwyt? Aha, taki maleńki. No bo tutaj nie kupiliśmy odbijaka, no nie? Żeby to się dało odbijać. Możemy albo odbijak, tylko że jak zrobimy odbijak, to będzie trochę wysunięte do przodu zawsze. No zobaczymy. Tylko wtedy będziemy musieli spowolnienie wyrzucić z tyłu raczej. Ale jest git. Słuchajcie, musiałam się położyć, bo ta choroba mnie wykończy. Nie wiem co się dzieje. Po prostu... Pytaliśmy lekarza, ale lekarz powiedział, że teraz te przeziębienia są takie właśnie bardzo długie. Nie mam grypy, ale chwyciło mi od jednego do drugiego, chwyciło mi zatoki i teraz po prostu wyglądam jak 7 nieszczęść. Co to temu panu nic na szczęście nie jest. Proszę! Kocie! Ale schowaj języczek i powiedz jeszcze raz. Nie schowasz. Proszę, kocie! Proszę! O, widzisz, mówisz szy. 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 A teraz... Proszę mnie zobacz. Schowałam cię pod kocem. Byłam umówiona już na rozpuszczanie ust i robienie ich na świeżo, ale muszę być do tego zupełnie zdrowa, więc odpadło. I niestety miałam iść za 2 dni. Nie pójdę. Więc widzę cię, czuję cię tutaj, tutaj. A teraz już został wykorzystany. Teraz muszę zdjąć z niego pokrowiec i dać go do prania, bo on sobie po prostu tak leżał. I muszę go wyczyścić. Okej. Okay. O, ale masz fajny ten materac, co? Który? No, który? No ten. No. Co, idziemy go wrzucić do pralki? Ja tu sobie odsekam. Będę miał saka. A nie, na tym nie wolno skakać. Jak nie ma pokrowca, to nie skaczemy na materacu, wiesz? Zejdź mi konie. Zejdź mi konie. Popsujesz sobie. Nie! Popsujesz sobie. Nie mam siły. Ostatnio ja już nie mam siły, nie? Słuchajcie, naprawdę. Jak człowiek jest chory, to ma krótki lot. To łapki. I Kosiu, błagam cię, Mikołaj. Sobie. Ale nie wolno bez pokrowca. Jak dam pokrowiec, to będziesz mógł się bawić, ok? Nie bawić, to bawić. Chociaż dajmy na to koc i będziesz mógł się bawić. Tak. Weź ten pokrowiec, zanieś go do przedpokoju. Jeszcze drugi. To jest taka świeteczka, ona się nie może wyjść. No, gdzie możesz go zjeść? Ja go
chodzić po chusteczkę. Wina trzeba wysieć. Jest w biurze. Podaj telefon, będziemy rozwalać. Zobaczmy, co jest w środku. A może wykorzystamy z tego przewijaka coś. No, podaj telefon. Co ci się podoba ten materac, co? Go złamiemy? Złamać nie będziemy łamać. Słuchajcie, z racji tego, że już będziemy się przewijaka pozbywać. Dlatego woleliśmy zrobić samemu i też nas to cieszy, że to jest zrobione samemu. I wiemy, że to się sprawdza, i wiemy, co mamy i że to jest bardzo solidne. Dla mnie to jest jedna z ulubionych rzeczy, które mamy przy Mikołaju, wiesz, jako takich must have. Must have, to jest must have. Pozbylibyśmy się już go dawno temu, ale Mikołaj nie chciał. No nie? I dzisiaj, no patrzcie, jak ten przewijak już wygląda, ale stwierdziłam, że tą gąbkę mogę wykorzystać do wysłania czegoś na przykład, żeby było bezpieczniej. Ta dykta spod spodu na pewno nam się przyda z Krzysiem. No zostaje tylko i wyłącznie ta góra, która jest do niczego niepotrzebna. O, teraz możesz wyjąć. Czekaj, ja zacznę, a ty sobie wyjdziesz dalej. No, teraz. O, to muszę trzymać. No, zobacz, jakie mamy gąbki, co? Ja mogę przenieść. Możesz je przenieść.